chcielibyśmy Panią zapytać o wrażenia. No, jestem niesłychanie usatysfakcjonowana z tym spotkaniem. Właśnie przed chwilą mówiłam, że pan Hoffmann kupił mnie absolutnie. Oczywiście znałam, jak większość tu obecnych, czy wszyscy, jego twórczość. Jego miłość do Sienkiewicza musiała być tutaj przesłanką, skoro podjął się realizacji tak pięknych dzieł sienkiewiczowskich, ale to, jak mówił o Sienkiewiczu, to, jak mówił i to, co mówił o swoim dzieciństwie w relacji do Sienkiewicza, to, jak postrzega dzisiaj rzeczywistość, mnie bardzo przekonuje, bardzo pociesza, wzmacnia, ale z drugiej strony żałuję, że tak rzadko tego typu ludzie mówią to publicznie, głośno i w sytuacjach znacznie liczniejszego, znacznie mniej licznego odbioru jak dzisiaj. Zauważmy, tak ja to zauważyłam właśnie, że wielkie brawa i wielki aplauz zebranych tutaj zyskały jego wypowiedzi właśnie dotyczące pewnych spostrzeżeń społecznych, obyczajowych. Okazuje się, że my Polacy po prostu potrzebujemy pewnych rzeczy nazywanych wprost po imieniu, gdzie tak znaczy tak, nie znaczy nie. I pan Hoffmann świetnie to powiedział i pokazał. I tym mnie ujął niesamowicie. I jeśli jeszcze mogę, ktoś tu pytał, ciekawe to było pytanie, osobowość reżysera. Natomiast mi się wydaje, że to, jaką jest osobowością pan Hoffmann, widać było w całości tego spotkania. To jest po prostu reżyser prawdziwy. On od początku, poza grzecznościowym, że tak powiem, wysłuchaniem zadawanych mu pytań, przejął pałeczkę, że tak powiem, i on był dyrygentem i reżyserem tego spotkania. Niesłychana osobowość, jestem bardzo zadowolona, że to mogłam, że w tym uczestniczyłam, że mogłam odbierać, słuchać. No, od dzisiaj pan Hoffmann jest jednym z moich bohaterów. Dziękuję. No, na pewno było to dla wszystkich chyba wielkie przeżycie, zobaczyć na żywo właśnie takiego wielkiego reżysera, taką szczególną postać. To, co usłyszeliśmy, no było niezmiernie ciekawe. W ogóle no pięknie mówił o tym wszystkim. No, fajnie było właśnie, że było tyle pytań, że reżyser mógł właśnie o swojej pracy, o sobie właśnie tyle ciekawych rzeczy nam przedstawić. No, ja osobiście przeżyłem to tak jakoś, no też szczególnie, tym bardziej, że jeden mój wiersz był właśnie jemu poświęcony, został odczytany publicznie, także czuję się zaszczycony szczególnie też. To gratulujemy. Czy ma pan jakiś ulubiony film reżyserii Jerzego Hoffmanna? No, trudno mi może mówić o jednym. Po prostu większość jego filmów zapamiętałem i tak jakoś utknęły w mojej pamięci, że no z przyjemnością każdy jego film w zasadzie oglądam, no bo wnosi właśnie mnóstwo ciekawych treści i w ogóle sam sposób pokazywania. No, no jest to naprawdę wielkie kino. A ja widzę pana na górze tam. Prosimy o wrażenie ze spotkania z panem Jerzym Hoffmannem. No, na pewno niezapomniane. Jestem bardzo zadowolona, że po prostu przyjechałam do Letnicy. Zapraszam osoby, które do tej pory tutaj nie trafiły. Naprawdę warto. No, niepowtarzalna osobowość. Znalazłam też coś wspólnego. Mianowicie ja też film La Strada, o którym wspomniał pan Hoffmann, wyjątkowo przeżywałam i przeżywam, i myślę, że po prostu, ponieważ usłyszałam, że on też wyjątkowo reaguje na ten film, że uważa, że to jest najlepszy film zagraniczny, jaki oglądał, no to zrobiło mi się tak miło na sercu, że po prostu ta skala jakby wrażliwości jest
podobna. No to jest coś, co mnie ucieszyło. Pytam również pana Hoffmana o to, czy zmieniło się jego spojrzenie na rolę reżysera, na cechy, które reżyser powinien mieć. I jak na to patrzył wówczas, gdy zaczynał swoją karierę filmową i jak na to patrzy w tej chwili po tych kilkudziesięciu latach pracy. Przypomniał studia w Moskwie, przypomniał to, co mówiono i mówi, że w zasadzie ta najważniejsza cecha się nie zmieniła, czyli ta wyjątkowa odporność, jaka powinna cechować reżysera i to przygotowanie na walkę, prawda? Także no, myślę, że się dowiedziałam sporo i bardzo, bardzo jestem zadowolona, że tu przyjechałam. Człowiek wyjątkowy, który nakręcił tak znakomite dzieła, a przy tym jest taki bezpośredni w relacjach ludzkich, który ma swoje żelazne zasady i który mimo wieku sprawia wrażenie młodego duchem. No, pozazdroszczenia. Dziękuję. Wrażenia z Jerzym Hoffmanem. Ja jestem takie pokolenie już, które właściwie wychowało się na Henryku Sienkiewiczu, no i na filmach Hoffmana. Także Państwo jesteście jeszcze młodzi. Ale to, co mówił Hoffman, naprawdę dużo ciekawych rzeczy. I o Wódce też to, co mówił, a więc ciekawe życiowo spotkanie, także nie tylko historyczne, ale i takie życiowe. A poza tym przychodzę tutaj co roku i to są naprawdę ciekawe spotkania, bo ci ludzie mają naprawdę no, takie spojrzenie na świat nie tylko z tych lat. Teraz jest życie troszeczkę bardziej komercyjne, a tu można trochę dawnych czasów troszeczkę zobaczyć, posłuchać i uważam, że no zwłaszcza dzisiaj, taki smutny dzień, kiedy że zmarł Łapicki i to spotkanie z Hoffmanem, no to był taki naprawdę ciekawy dzień i no smutny, ale jednocześnie taki dający otuchę, bo jednak jeszcze są ludzie, którzy pamiętają te czasy i może jeszcze jakieś pytanie, pani mi pomoże, bo nic więcej nie potrafię. Czy ma pan jakiś ulubiony film Jerzego Hoffmana, czy tak jak większość jednak trylogia, jak większość z nas? No chyba jednak trylogia dla mnie taka najbardziej znana, aczkolwiek no jak, no może filmy typu Znachor też, ale to już chyba bardziej dla kobiet, bardziej są, prawda, takie sentymentalne filmy. Ja jednak bardziej, ja jestem historykiem z zamiłowania, a więc historia w tych filmach jednak mnie bardziej ciekawiła i właśnie to są typowo takie historyczne filmy mnie interesują najbardziej. Dlatego też między innymi dzisiaj przyszedłem z ciekawością, wysłuchałem, trochę zdjęć porobiłem. No pan Hoffman zaskoczył mnie tym razem jako aktor. Przecież on ma niesamowity talent aktorski, nieujawniony. Nie zadałam mu tego pytania, po której stronie kamery wolałby stanąć, czy tu, czy tam. No jest świetny po prostu. No jaka werwa, 80 lat, ale przepraszam, że ja tak się oganiam, ale to komary. Nasze letnickie komary są zdrowe, dobre, takie. Także wrażenia są bardzo pozytywne, no i myślę, że film też mi się spodoba, bo jeszcze do tej pory go nie oglądnęłam, a mam ochotę. Czy ma pani jakiś ulubiony film w reżyserii Jerzego Hoffmana? Tak, to znaczy zdawałam sobie sprawę z tego, że scenariusz trylogii no, jest zgodny z powieścią, a w powieści są przekłamania, ale miło było tego wszystkiego słuchać. Miło było patrzeć na super grę aktorską, także powiedziałabym, że dla mnie liderem jest właśnie ta trylogia. Natomiast zdziwiłem się troszeczkę, że został nakręcony również według powieści Dołęgi Mostowicza, czy ja się teraz nie mylę, Znachor. Może strzeliłam straszną gafę, nie pamiętam, ale jest to pewien rodzaj takiej lektury, takiej nie mojej powiedziałabym, taka powiedziałabym lektura dla kobiet, a jednak powstał całkiem ciekawy film, no i kreacja pani Anny Dymnej, no to jest super aktorka. Dziękuję.